to są nieładne. No, bo ja go się boisz. No to się nie A jesteś tam samochodem prywatnym? Nie, nie, nie. Gotnikami, ale która również przynosi ofiary. Nie damy rady. Niestety tak to jest, że jak się z kimś walczy, no i ta strona druga po prostu nie broni się. Także ofiary z różnych względów zresztą. Przeważnie to są ofiary, które były takie, że ofiary powodowane były tym, że no, teren trudny, przeszkody, nierozpoznanie dobrze terenu, drugie przecenianie swoich możliwości, już przecenianie możliwości sprzętu. No to nie będziemy tutaj teorii oczywiście tutaj opowiadać. No niestety zdarzały się te wypadki i my rozpoczynając akcję tych zjazdów też myśleliśmy o upamiętnieniu tych ofiar, kolegów, którzy zginęli podczas pracy, normalnej pracy przy realizacji usług. I to udało się po wielu różnych kontaktach z oddziałami, z bazami, ze starszymi kolegami, powstała lista osób, które zginęły. Umówiliśmy się też, że to będą tylko osoby, które zginęły podczas lotów roboczych i przebazowań. Bo oprócz tych ofiar było oczywiście wiele innych, ale to były ofiary spowodowane chorobami, wypadkami komunikacyjnymi i tak dalej. To nie były bezpośrednio na pokładzie samolotu. Takich ofiar w sumie uzgodniliśmy, zostało 68, ale to było w roku 2011 podczas zjazdu w Krakowie, gdzie tam dyrektor udostępnił tą ścianę pamięci i tam taka właśnie tablica została umieszczona. Autorem projektu tej tablicy jest pan Doroszewicz, nasz tutaj kolega, który chyba już pojechał, no ale w każdym razie. Czyli w czasie tego zjazdu odbyło się odsłonięcie tej tablicy i ta lista tutaj obok podaje wszystkie nazwiska tych osób, które tam zostały umieszczone. Oprócz tej ilości, znowu jeszcze jest, okazało się kilka, bo raz, że zginął teraz w Dęblinie jakiś kolega tam w czasie lotu, czy tam jeszcze znaleźliśmy dwa, trzy takie przypadki niezanotowane, no ale to jest rząd wielkości. Także najwięcej oczywiście to były ofiary z ZUA. 45 osób jest byłych pracowników ZUA. Jeżeli tu jest tabelka, która podaje też również kraje, więc jeżeli kraje, to oczywiście w Egipcie 15, w Sudanie 5, za granicą 26 osób. A najwięcej, jeżeli chodzi o typy, to na Gawronach niestety. 19 osób na Gawronach, 20 na AN-ach, ale tam załoga podwójna. W każdym razie, no można sobie tutaj przebaczyć. Także, natomiast w Mielcu dyrektor ROWUS
ufundował i zrobił taką tabliczkę, bez podawania tutaj nazwisk oczywiście, ale ona była ogólna dla wszystkich. Także i to zostało mocowane i też do poświęcenia tej kompanienia był tutaj ojciec Dominik zaproszony. A to też, również to też poświęcał. Oczywiście tam w Krakowie ojciec Dominik to poświęcił, zostało to odsłonięte przez dyrektorów, łącznie z dyrektorami ZUA. Także w tej chwili tak ogólnie, no co to więcej gadać, no jest to miejsce takie pamiątkowe. Kto będzie w Krakowie, to pójdzie sobie tam oglądać. Zapraszam, zobaczcie, gdzie oryginał. Tak wygląda zdjęcie i te dwie tablice zostają już tutaj w ZUA na ścianach, tam dyrektor sobie powiesił. Także w tej chwili chciałbym prosić delegację dyrektorów ZUA, czyli Rogus, Mazan, Nasiłowski, którzy złożą kwiaty pod pomnikiem. Prosimy panowie dyrektorzy. Dziękujemy, a teraz oddajemy głos państwu Dominikowi, który coś powie na tą prostą. Oj kochani, bardzo ważną jest pamięć. Dlatego mówię o tej pamięci, że gdy byłem z harcerzami w Castel Gandolfo na audiencji, było nas 100 harcerzy, Jan Paweł II Wojtyła właśnie przypomniał nam, że nie wolno zapominać, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, jacy jesteśmy i kto był przed nami, choć nie wiemy, kto będzie po nas. I dlatego ja dziesiątki razy, modląc się przez 38 lat na święto Matki Boskiej Loretańskiej, wspominam tych wszystkich, którzy odlecieli. Odlecieli i powiedziałem, że lecą trójkami. Gdy mówiłem o Zoniu, gdy mówiłem o Kozielskim, gdy mówiłem, zresztą nie będę wyliczał wszystkich, bo trudno mi wyliczyć te wszystkie pogrzeby lotnicze, na których ja byłem. Trzech generałów lotników, trzech pułkowników, dwóch majorów, czekam, kiedy trzeci umrze, bo oni trójkami lecą. I dlatego ja bywam tam, gdzie trzeba pamiętać. Dlaczego? Dlatego, że my tworzymy społeczność tu i tam. I teraz jak tak sobie pomyślimy, kto pamięta sprzed 50 lat, jacy byli ci i tamci, bo tego się nazbierało w ciągu 50 czy 60 lat mnóstwo. I dlatego bardzo chętnie jeżdżę, bywam i co dziwne, bez przerwy tak sobie myślę. Jeżeli my tam pójdziemy, czy naprzeciw nam nie wyjdą ci właśnie te trójki? Jedna, druga, trzecia, czwarta. I jak już powiedziałem, nie będę wyliczał, bo znam dziesiątki nazwisk. Wystarczyło, że te 53 lata z lotnikami spowodowało, że byłem na dziesiątkach mistrzostw szybowcowych, na różnych spotkaniach, a co więcej, nie będąc lotnikiem, spędziłem bez biletów, nie płacąc za benzynę, ponad 100 godzin. Powietrzu. Wystarczy, że taki Julek Ziobro kręcił ze mną akrobację na piesie. Wystarczy, że taki na Bikier Jungmanie kręcił ze mną akrobację wojna. Ale czego ze mną kręcił akrobację? Czyli nie miałem badań lotniczych, nie byłem lotnikiem, tylko byłem tak zwanym żółtodziubem lotniczym. Pokochałem nie lot, tylko tych ludzi, którzy lecieli i którzy latają. Dlaczego? Bo jest to sprawa bardzo ważna.
człowiek chce opanować, chce naśladować ptaki, chce się oderwać od przeciążenia i co więcej, gdy się tak zastanawiam nieraz, co ja mówiłem do lotników, mówię o prawdzie, mówię o miłości, mówię o przyjaźni, mówiłem o tym, o tamtym, a jeszcze chciałem powiedzieć o roztropności. Ale co to jest ta roztropność? Niektórzy mówią, co to jest roztropność? Roztropność to jest mądre latanie. Byłem, mam takie zdjęcie, właśnie ten obelisk z pamięci. Pamięci. O tych, którzy tu gdzieś kiedyś byli i niech to zostanie jako znak, symbol, że my pamiętamy o nich i będziemy pamiętać. I dlatego według starodawnego zwyczaju katolickiego odmówmy. Wieczne odpoczywanie raczy dać Panie, a światło wiekuista Twoim świeci. Niech odpoczywa pokój wieczny. Amen. No to idziemy. Fajny ten samochód. Co nie mogliby go powiesić na wieży? Tam. Nie poświęcę się tylko głupich, bo się poświęci i dalej jest głupi. A poświęca się epitafia, poświęca się sztandary, poświęca się rzeczy pomnikowe. Ponieważ to ma zostać jako tak zwany obiekt pomnikowy, więc jemu się należy sakramentale. A sakramentale to jest nic innego, tylko pobłogosławienie przez osobę konsekrowaną, bo jeżeli podniecie mnie na kawałki, to wszystko jest konsekrowane. Także ja nie jestem cały. Każda rzecz, którą jest z tego, palec konsekrowany, nos konsekrowany, broda konsekrowana, wszystko jest konsekrowane. I dlatego tak zwane są sakramentalia. I ja poświęcałem już spadochron, poświęcałem samoloty, poświęcałem zaraz. Już sam nie pamiętam co, gdzie i kiedy, tablice różnego rodzaju, epitafia i tutaj też proszę mnie, żeby to jako pomnikowy samolot, prawdzie ruski, ale był produkowany, był to i modernizowany. Niesamowity. Tyle wyprodukowano. No to w takim razie to poświęcę, żebyście wiedzieli, że później nie wolno tego ciąć na kawałki, ani wyrzucać, bo chyba, że ktoś na relikwie chce wziąć, że to jest poświęcane. A poświęcanie polega na tym, niech Pan Bóg błogosławi tą rzecz, która będzie na pierwszą rzecz pamiątkę, że było to produkowane, żeby pamięć o tym, że działanie, które miało służyć człowiekowi, prawdzie to był wojenny samolot, ale latał też w pracach pacyfikacyjnych gdzieś w Afryce, nie nadałem patrzeć, że tu jest tylko sam Nie, dobrego.